Cześć, ja mówię Sandry Bajaj, witam z GameTeamy na moim kanale. No i pokażę wam, jak zrobić coś takiego, że jak klikniecie na przykład na tą reakcję, to dostaniecie wtedy rangę dziewczyna. I tak samo chłopak, nie wiem, możecie województwo co chcecie. Także zapraszam do Okej, a więc najpierw sobie musimy wejść w serwer i tutaj musimy sobie dodać nową rolę. Na przykład dajmy na to PC albo komputer. Możemy dać sobie, nie wiem, kolor taki i musimy sobie to dać gdzieś pod rolą Cardbot, o której zaraz wam powiem. Na razie możecie dać gdzie chcecie w sumie i macie rolę komputera. No i możecie jeszcze dać zespół wszystkim nazwiankę tej roli. To wtedy jak ktoś będzie chciał oznaczyć tylko komputerowców na serwerze, to będzie oznaczał tylko komputerowców. Możemy sobie otworzyć drugą rolę, na przykład konsola. Może być taki kolorek, też zaznaczamy tutaj oczywiście tak jak normalny uczestnik, tak jak, że to nie jest jeszcze jakaś inna ranga. Napisz zmianę i to też dajemy gdzieś tutaj pod komputer albo nad komputer, jak to chcecie. No i okej, załóżmy, że chcemy zrobić coś takiego, że tutaj macie, wybierz swój sprzęt czy coś takiego. No i musimy sobie wejść, wyszukać coś takiego jak Cardbot. Wchodzimy sobie w to i musimy sobie, tutaj ja się wyloguję na potrzebę. No i wtedy klikamy sobie login with Discord. Tutaj musimy sobie się zalogować na swoje konto Discord. No i okej, to już możemy sobie włączyć, nie będziemy tego robili przez stronę, tylko przez Discorda. Wchodzimy sobie, piszemy znak zapytania RR setup, setup. No i okej. Teraz wybieramy sobie kanał, na którym chcemy, żeby taka powiadomość była. Więc sobie wchodzimy, zaznaczamy ten kanał. Okej. I teraz piszemy. Na czym grasz? Okej. I teraz musimy sobie to skopiować. Wkleić. Tutaj możemy napisać. I tutaj mogę wpisać to, co tutaj wpisałem, czyli aby wybrać swoją rolę, to znaczy odpowiadam za akcję. Konfiguracja by me oczywiście, żeby nie było. No i okej. Tu już mam. Tu kolory nas nie interesują, więc none. Piszemy. Okej. No i teraz musimy sobie wejść znów w rolę i żeby te nasze role, które chcemy, żeby były, czyli ja wcześniej miałem chłopak, dziewczyna, tutaj jest komputer, konsola, to musimy zrobić tak, żeby Cardbot był nad nimi. Nie musi być najwyżej, bez przesady, ale żeby był nad tymi rolami. No i żeby to zrobić, po prostu sobie to przeciągamy, tak? Tutaj klikamy zapisz zmianę. No i okej. Teraz szukamy emotki jakiegoś komputera. No okej, dajmy na to, że to jest spoko. No i oznaczamy rolę teraz komputer. Klikamy Enter. Jak pojawiła się taka reakcja, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Teraz szukamy czegoś takiego jak konsola. Emotkach. Oczywiście możecie dać różne emotki, jakie tam chcecie. Ja tutaj daję tylko przykład. Wklejam i oznaczam rolę konsola. Klikamy OK. Klikamy Enter. No i OK. Teraz możemy sobie kliknąć Dona.
No i mamy tą wiadomość, wtedy to możemy sobie usunąć. Wtedy tego nie ma. To puste też możemy usunąć, bo po co? No i teraz najtrudniejsza rzecz, czyli usuwanie tej wiadomości. No to już musicie sobie z tym podobać. No i dobra, ja na komputerze gram, więc klikam rolę komputera. No i zobaczmy, co dostałem. Rolę komputer dostałem. Jakbym wziął konsolę, to też by była taka rola. No i okej. Teraz sobie weźmy wydatuj kanał, uprawnienia. No i everyone dajemy wyświetlanie kanału, zarządzanie nie, tam tutaj raczej nic takiego. Klikamy tutaj, żeby nie dodawali reakcje, żeby mogli tylko zaznaczać. No i tam oczywiście resztę możemy sobie... Historię czatu trzeba dać, no tak. Zapisujemy zmianę. Tak, Tomek, mamy rungę muted, czyli jak ktoś jest zablokowany na chwilę, czy na jakiś czas, to oczywiście dajemy niewyświetlenie kanału, no i tutaj już nie musimy. No bo wiadomo, o co? No i dajmy na to, że administracja tylko ja. Tam może sobie tutaj zarządzać wszystkim, wysyłać wiadomości, dodawać reakcje, wszystko można sobie dać. Oczywiście ja jestem administratorem, więc nawet jakbym nie miał tego, to i tak bym mógł, ale oczywiście trzeba się pofleksować. Dobrze. No i to wszystko w zasadzie. Możemy teraz poinformować, że coś takiego powstało. No i oczywiście możemy jeszcze zmienić tutaj na przykład. Pseudonim tego czegoś. Gdzieś tak jak na przykład Free Roles, albo nie wiem. No i to wszystko. Pozdrawiam Bambola. Dziękuję za użyczenie serwera do pokazania. Ja już się z wami żegnam.